Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnego odcinka, w którym będziemy rozmawiać sobie o MagSafe, a tak na dobrą sprawę o MagLine, bo tak nazywa się linia produktów właśnie opartych o technologię MagSafe w przypadku Hamy. I zwracam uwagę, bo część osób nadal nie wie, pomimo tego, że robiłem już dawno temu odcinek o tym, jak wyglądają akcesoria MagSafe, że niektórzy uważają, że to jest jakaś magiczna technologia, której nie ma na przykład na Androidzie. Otóż nie. MagSafe polega po prostu na tym, że mamy nadal ładowanie QI czy też Qi, czyli to standardowe, które wykorzystują również telefony z Androidem, tylko po prostu mamy dodatkowo w telefonie czy też w akcesoriach wbudowany magnes, żeby dokładniej, precyzyjnie po prostu ulokować dane urządzenie i żeby ono się ładowało. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś pokazywałem wam Sony Xperia chociażby, przez to, że te telefony są tak długie i dość nietypowo po prostu są na środku te cewki indukcyjne. Bardzo często w tych smartfonach pojawia się taki krzyżyk, który pokazuje, jak dokładnie umieścić telefon względem jakby cewki indukcyjnej, żeby tych strat było jak najmniej. No bo jeżeli mamy przesunięcie, to oczywiście jakby ładuje nam się to wolniej, straty są większe, więc telefon potrafi nam się bardziej nagrzać. Myślę, że jest to dość oczywiste. No i MagSafe rozwiązuje ten problem. Skoro mamy magnes, który idealnie pasuje, jeżeli chodzi o urządzenie i o ładowarkę, no to jakby jest to idealnie dopasowane i umiejscowione tak, jak powinno. I właśnie, no i te akcesoria są oryginalne, są różnych firm i Hama ma również swoje, dlatego postanowiliśmy wam to przedstawić. I pierwszą podstawową ładowarką jest ta zwykła, najprostsza, którą możecie zauważyć tutaj. Mam również tutaj oprócz tego oryginalną. Różnią się no, grubością, jakby Hamy jest troszkę grubsza, w związku z tym, że po prostu na dole mamy również gumkę, która pozwala na to, żeby po prostu nam się ta ładowarka nie przesuwała. W oryginalnej Apple'owej jest to po prostu aluminium, które raz, że rysuje, dwa, że się na pewno będzie przesuwać. Z drugiej strony natomiast w oryginalnej Apple'owej mamy tutaj wyścielane to takim trochę gumowym materiałem, chociaż rant jest aluminiowy, na to zwracam uwagę. W przypadku Hamy jest to po prostu taki trochę bardziej miękki plastik, tak na dobrą sprawę, nie jest to aż tak bardzo gumowe. Jeżeli chodzi o długość przewodów i zakończenie na USB typu C, są dokładnie takie same, więc tutaj jakichś różnic wielkich nie ma. Może trochę mocniejsze jest tutaj, grubsze po prostu to połączenie, jeżeli chodzi o samą ładowarkę, ale bardzo zbliżone, natomiast cena oczywiście no, prawie dwukrotnie niższa, więc myślę, że jeżeli chodzi o samą ładowarkę, no bo tak jak mówię, nie ma tutaj żadnej magii, jest to po prostu ładowarka QI i do tego potrzebujemy ładowarkę, jeżeli chodzi o kostkę minimum 20W, tak samo w przypadku oryginalnej Apple'owej, więc tu jakiegoś wielkiego science fiction nie ma. A jest po prostu dużo tańsze, wygląda dość podobnie, a benefitem jest to, że na dole mamy tutaj tą gumę, więc nie pozwala to na przesunięcie samej ładowarki. I tych akcesoriów oczywiście jest znacznie więcej, wszystkie znajdziecie na stronie Hamy, macie link w opisie i są po prostu ładowarki indukcyjne MagSafe do samochodu i silikonowe case'y i takie gumowe, kolorowe, żeby oczywiście nadal ten telefon w tym case'ie się przysysał magnetycznie do tej ładowarki. Natomiast bardzo często wybieranym akcesorium jest również ładowarka 3-w-1. I generalnie te ładowarki trzeba podzielić jakby na dwie części. Pierwsza z nich to są ładowarki, które są rzeczywiście 3-w-1, czyli mają 3 jakby miejsca do ładowania i 3 ładowarki na pokładzie, ale również na takie ładowarki, które mają 3 miejsca do ładowania, ale 2 ładowarki na pokładzie i tą dodatkową, czyli do Apple Watcha, trzeba podpiąć sobie swoją. I o takim akcesorium właśnie tutaj mówimy. Czyli mamy ładowarkę, która ma przewidziane miejsca na wszystkie 3 akcesoria, czyli na telefon, słuchawki AirPods Pro oraz na zegarek, natomiast ładowanie indukcyjne jest i do słuchawek, i do telefonu, natomiast jeżeli mówimy o miejscu na zegarek, no to tutaj musimy włożyć sobie swoją ładowarkę po prostu zestawu. I to niezależnie, czy to od zwykłego Apple Watcha, czy to też od Ultry, one są tej samej średnicy, tylko kabel jest inny, ale on się tutaj mieści doskonale, co będziecie widzieć na przebitkach. I tak wygląda nasza ładowarka i tutaj i plus i minus moim zdaniem. W sensie plus jest taki, że ładowarkę, która jest to w stanie obsłużyć, czyli port i ładowania MagSafe do telefonu i do słuchawek mamy w zestawie, natomiast jest ona z takim bolcem, więc nie jest to standard powiedzmy jakiś tam USB-C, Lightning czy cokolwiek. Natomiast jest to w zestawie, a nie musimy tego kupować jak w wielu innych powiedzmy nawet dużo droższych ładowarkach, więc to plus. No i podłączamy sobie to z tyłu tutaj, jest to kabel czarny, przy tej wersji kolorystycznej czarnej. Mamy diody, które nas informują, no i ładują nam się i słuchawki, i telefon. Oczywiście to jest jakby to mocowanie MagSafe, więc można sobie telefon również zrobić
w trybie poziomym, oglądać sobie tak film. Można również to sobie wyregulować, więc myślę, że jest to dość wygodne. No i jeżeli jest to skierowane w naszą stronę, jeżeli przychodzi powiadomienie, automatycznie Face ID nas rozpoznaje, więc od razu widzimy, co się dzieje. I to jest, myślę, bardzo wygodne. Natomiast jeżeli chodzi o ten element, który tutaj widzicie z boku, no to tutaj, jak widzicie, jest ładowarka, która jest moja wpięta. Tu wychodzi kabel, jest tutaj ładnie tutaj to poprowadzone. No i musimy podpiąć sobie to dodatkowo. Natomiast jest tutaj taka fajna półeczka, więc nawet Ultra, czyli ten większy zegarek, jak go sobie tutaj położymy, powinien się ładować. Ładuje się. I tak to mniej więcej wygląda. Natomiast musimy puścić sobie te dwa kable. W zależności, czy jest to dla nas problematyczne, czy nie. Ja docelowo umiejscowiłem sobie to przy komputerze. No i zwracam uwagę, że po prostu ten kabel mam podpięty do monitora i po prostu z monitora sobie bezpośrednio ładuję, więc nie muszę nawet nigdzie podpinać żadnej kostki. Natomiast jeżeli byśmy chcieli tutaj ładować szybko, no to musimy podpiąć sobie również tą szybszą ładowarkę. No to zwracam uwagę, jeżeli chodzi o klasycznego Apple Watcha, no to właściwie dowolną, która będzie miała ten kabel USB typu C, czy też te starsze rozwiązania. Tak czy siak, tak to się prezentuje. Myślę, że dość schludnie, ładnie. Jest tylko jeden napis HAMA, dwie diody, które informują. Natomiast no, zwracam uwagę, że to jakby kwestie zasilania zegarka musimy sobie jakby zorganizować osobno. Natomiast każdy dostaje do swojego zegarka tą ładowarkę, więc myślę, że tutaj problemu nie będzie. No i na końcu ktoś powie, no super, fajnie, jak masz telefony i w ogóle Apple'owe wszystkie rzeczy, to świetnie, bo tych ładowarek jest dużo i rzeczywiście wygląda to nieźle. Co w przypadku, jeżeli mam telefon na Androidzie? No niestety, jeszcze póki co nie, natomiast z tego co się orientuję, to MagSafe, czy jakby w ogóle to rozwiązanie ma stać się standardem i wszystkie telefony będą miały ulokowane tak magnesy, żeby można było sobie je tak ładować. No w chwili obecnej na przykład taki Xiaomi 13 Pro ma na tyle dużą wyspę, że jak sobie powieszę, to sobie wisi, spoko. Natomiast cewka jest niżej i niestety nie ma tutaj idealnego dopasowania, no bo telefon nie jest jakby dopięty magnesowo, tylko po prostu wisi na wyspie i tyle. Więc musielibyśmy to podnieść, chyba tak, o, teraz zaskoczyło i teraz dopiero nam się ładuje, więc no niestety nie jest to idealne rozwiązanie i nie zawsze w każdym wypadku, jeżeli chodzi o telefon, będzie się spisywać. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że produkt jest fajny, ma kilka dodatkowych plusów, oczywiście jest gumka pod spodem, więc nam się to nie rusza. Myślę, że wygląda estetycznie. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania. Jeżeli interesują Was produkty z serii MacLine, to zapraszam do opisu. Będę wdzięczny za wszystkie komentarze, dajcie znać, co myślicie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.